10 września pojawiła się informacja na temat nowości, jakie pojawią się w mapie fikcyjna Polska wersji 1.4. Tego samego dnia pojawiła się też informacja na temat unikatowych znaków, które pojawią się na terenach mapy Promoc Canada. A więcej informacji w tym odcinku. Zapraszam. Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Community News, a w dzisiejszym odcinku mamy dwie informacje z dwóch różnych projektów, ale skupiających się na w sumie tej samej tematyce, na temat mapy, z tym, że Fikcyjna Polska oczywiście skupia się na mapie do ETS-a, a Promoc Canada do ATS-a. Do Promoca przejdziemy sobie później, na początku zaczniemy właśnie od Fikcyjnej Polski i zaczniemy właśnie od pewnej grafiki, która została udostępniona m.in. na fanpage'u Fikcyjnej Polski przez autora, czyli Mata Meta. No i z tej grafiki możemy się dowiedzieć o paru nowościach, które pojawią się w wersji 1.4, czyli kolejnej wersji mapy Fikcyjna Polska, która planowana jest na wersję 1.39, czyli na kolejną aktualizację do Euro Truck Simulator 2. I tak, przechodząc do tej grafiki, możemy się z niej dowiedzieć, że w wersji 1.4 ma pojawić się ponad 200 km nowych dróg, co jest oczywiście dużą liczbą jak na standardy tej mapy, ze względu na to, że oczywiście mamy tu do czynienia z bardziej realną skalą niż jak to jest w przypadku standardowej mapy w ETS-ie. Ma pojawić się przynajmniej 9 nowych miejscowości, chociaż jak widzicie, mam tutaj screen tak właściwie z fanpage'a Fikcyjnej Polski, no i nie wiem, czy do końca w sumie to widzicie, czy nie, ale Matamet napisał na fanpage'u, że jednak będzie minimum 18 nowych miejscowości, plus około 300 km nowych dróg. Tego nie zauważyłem, więc tutaj takie pewne drobne zmiany jeszcze, więc nie 200, a 300 km nowych dróg, czyli jeszcze więcej, i nie 9, ale aż minimum 18 nowych miejscowości, więc będzie to dosyć duża aktualizacja i będzie tutaj sporo nowości, jak widać. Kolejna nowość to poprawa ekonomii na mapie, więc prawdopodobnie będzie trudnie, bo chyba od wersji 1.3 trochę te stawki zostały podniesione. Dodatkowo warto zaznaczyć, że będzie tutaj pewna dosyć ciekawa nowość, więc ten aspekt ekonomii będzie tutaj też ważny. Tablice rejestracyjne dostosowane pod konkretne miasta, województwa, powitania przy wjeździe na dane województwo, czyli to jest ta nowość, która pojawiła się m.in. w Promoc 2.50. Jak wjeżdżamy do jakiegoś miasta czy też województwa, to wtedy na nawigacji czy też bardziej na doradcy drogowym pojawia nam się komunikat, że właśnie wjeżdżamy do takiego miasta, województwa i wyświetla nam się tutaj herb tego danego miejsca, no i na Fikcyjnej Polsce będzie podobnie. Dosyć fajnie, że moderzy wykorzystują w ogóle takie rzeczy w ETS-ie i w ATS-ie, o których ST Software najwidoczniej zapomniało, a w sumie dodało je od początku gry. Zostaną dodane wagi inspekcji transportu drogowego, o tym już wspominałem parę odcinków temu, lub w ogóle prezentację tej nowości znajdziecie na kanale Mata Meta. Zostanie przebudowany Amazon w miejscowości Sady, dodano więcej życia na mapie, czyli pojawi się więcej rowerzystów, tudzież zawali dróg, zwierząt i pieszych na chodnikach. Zostanie podmieniona roślinność na całej mapie z francuskiej na bałtycką. Podmiana większości ekranów akustycznych na realniejsze na głównych drogach, takich jak S3, S5 i A2. Dealer używanych ciężarówek pojawi się w miejscowości Lwówek na drodze krajowej numer 92 oraz w miejscowości Błonie na drodze krajowej numer 94. Konwert wszystkich dźwięków mapy na F-mod. Dodatkowo dodane ćwierkanie ptaków w lasach. Każda miejscowość razem z przelotowymi ma własny znak z nazwą. Dostosowany zoom podkładu mapy w ekranie wyboru ładunku oraz pod M. Ponad 50 poprawek na mapie. No i więcej będzie wkrótce, w niedalekiej przyszłości. Dodatkowo jeszcze w prawym dolnym rogu jest taki mały dopisek, że właśnie Matamet nadal przewiduje premierę najwcześniej na 1.39, no ale zrobi taki obrazek, bo w sumie lubi je robić. No i w sumie bardzo dobrze, popieram takie działania. No i z tych informacji na temat Fikcyjnej Polski to by było na tyle. Teraz przejdźmy do drugiego projektu, do projektu Promoc Canada. I tutaj na ich blogu Promoc pojawił się post na temat unikatowych znaków, no, witających, unikatowe znaki miast, czy coś w tym stylu. No i tak, w związku z taką informacją oczywiście pojawiło się kilka tutaj zdjęć, które jak widać mają też opisy, z jakiej są oczywiście miejscowości, z jakiego miasta są. No i tak, po prostu przejdźmy do nich, bo w sumie to jest w nich najważniejsze.
Nie będę tutaj się rozdrabniać nad nimi, bo w sumie tutaj jest taki mini pokaz tych znaków, przy okazji jeszcze oczywiście tych terenów, które pojawią się właśnie w projekcie Promoc Kanada. No i jak widać, dosyć dobrze są zrobione, w wysokiej jakości. Tak samo te tereny wokół. Bardzo fajnie to oczywiście wszystko się prezentuje. To miejsce jest bardzo fajne, dlaczego za chwilę pokażę. I jeszcze tutaj mamy ostatnie zdjęcia. No i w sumie to tyle. Ładne oczywiście tereny, znaki też. Ale tutaj jeszcze jest to jedno rondo, o którym mówiłem. Ponieważ tutaj jest jeszcze taka druga wersja tych znaków. Taka nocna. Jak widać w nocy te znaki są podświetlane. No i bardzo fajnie to oczywiście wygląda, bardzo fajny smaczek, no i to lubię właśnie na mapach, takie dopracowanie, takie szczegóły. No jak widać na projekcie Promoc Kanada takowe się znajdą. I z tych w sumie informacji to by było na tyle. Mamy tutaj jeszcze na dole taką informację, że teraz na blogu Promoc będą pojawiały się tego typu informacje na temat projektu Promoc Kanada. Coś podobnego jak to było przed wydaniem wersji Promoc 2.50, gdzie też pojawiały się różnego rodzaju informacje. Teraz było o znakach, prawdopodobnie za niedługo może być coś o miejscowościach. No i w sumie to dobrze, bo tutaj jak sprawdzałem po opisach tych poszczególnych zdjęć, w jakich miastach dany znak się znajduje, no to zobaczyłem, że te miasta, które były tutaj wypisane, wszystkie są z terenów z tej wersji A, jak możemy zobaczyć z tej grafiki. Jak oglądaliście trochę już dawne informacje z kwietnia w ogóle tego roku, to Promoc wtedy opublikowało posty i w nim można było znaleźć takie zdjęcie. Wtedy Promoc zastanawiało się, jaką drogą pójść, jeśli chodzi o wydanie właśnie mapy Promoc Kanada, czy iść w wersję A, czyli tą podstawową mapę, którą do tej pory robili, czy na przykład iść w wersję B, czyli tam rozbudowaną, dodając tam jeszcze tereny jednego z mapmakerów, który w międzyczasie też tam robił swoje tereny, czy też na przykład to bardziej rozbudować jeszcze o tam o kolejną miejscowość przy C, lub w ogóle rozbudować to całkowicie przy D. Niestety nie mamy tutaj pewności, jak to będzie wyglądać, ale możliwe, że za jakiś czas pojawi się właśnie informacja na temat miejscowości i wtedy będziemy mieli potwierdzenie tego, z czym będziemy mieli oczywiście do czynienia w tej mapie. A jeśli chodzi o dzisiejsze informacje, no to to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na stronę Twittera, Discorda i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!